Śmigła nie dostałem na własność. Nie kupiłem jeszcze, dlatego uważam, że będę bezstronny w swojej ocenie. Dostałem propozycję przetestowania, więc nie mogłem odmówić. Na moim kanale to wiecie, napędy, skrzydła, a w tym przypadku śmigła. Dostałem ostatnio taką paczuszkę, Flexer, śmigło trzyłopatowe o długości 140 cm. Będę je zakładał do Skaja, 150. Czas na unboxing. Zobaczymy co w tym kartoniku. Trzy łopaty. Fajnie, ponieważ każda łopata ma swój pokrowiec. I ta waga, nie? Ole leciutkie. No to patrzymy łopatę. No, robi wrażenie. Tutaj widać wykonanie super. Końcóweczka jak włos, cieniutka. Czy to nic nie waży? Rewelacja. No dobra, nie ma co przedłużać. To trzeba zakładać na napęd i testować. Okej. Przykręcanie śmigła to raczej nic ciekawego, także pozwólcie, trochę przyspieszymy. To 40 do tego kosza to już tak granicznie. Będę musiał sprawdzić, czy na pewno się tu wszystko zmieści. No, jest na styk, ale myślę, że będzie dobrze. Teraz sprawdzam obroty. Szybka teleportacja na startowisko. I zaraz będziemy wiedzieć, jak to w locie śmigiełko się zachowuje. Aha, i słuchajcie, oczywiście złośliwość rzeczy martwych. Motomonitor niestety nie ładuje się, więc jest rozładowany. Muszę go wysłać znowu do Bartka, żeby ogarnął. Dawno go nie używałem, może dlatego. PPGS zainstalowałem sobie i na tym będę bazował, jeśli chodzi o prędkość wznoszenia. No dobra, ja już chwilę polatałem. Jest super, jest naprawdę fajne śmigiełko. Myślałem, że będzie głośniejsze, ale nie. Ładnie się wkręca, fajnie chodzi, nie faluje. Czego chcieć więcej? A ciąg, mimo że to Sky i to tylko 150, to naprawdę grubo. Zobaczcie, nie nagrywałem za dużo, ale zobaczcie tą scenę. I wiecie co? Jestem mega ciekawy, jak to będzie chodziło w torze. Także jadę szybko, zmieniam napęd i zaraz spróbujemy to śmigiełko na torze. No i dobra, szybka podmianka. Sprawdzę najpierw obroty na ziemi. No i jak będzie wszystko ok, to startuję. Siedem-osiemset, czyli za mało. Dziwne. Bardzo dziwne. Ale na plecach czuć power, czuć, że jest ciąg. Muszę polecić po prostu i zaraz zobaczymy. Fajnie chodzi i bardzo dobrze reaguje na gaz. Jak na razie, na plus. Już się miałem zbierać, ale przestało padać. No to lecę jeszcze raz. No to co? Czas na małe podsumowanie. Fajnie, że zestawik przyjeżdża w kartonie obrędowanym. Wiadomo od razu, co to jest. Ale co najciekawsze, śmigła przyjeżdżają w pokrowcach. Dzięki temu nie trzeba do paczki pakować żadnych wypełniaczy i tak dalej. I co najlepsze,
Te pokrowce później możemy używać do transportu, gdy mamy śmigiełko już złożone. Także to jest na bardzo, bardzo duży plus. A teraz pogadamy o samym śmigle. Jak wiecie, jego design jest dość specyficzny, innowacyjny. Wygląda naprawdę ciekawie. Czerń tego śmigła plus biały napis bardzo dobrze wygląda. Śmigło jest twarde. Wydaje się być wytrzymałym. Wydaje mi się, że żadne tutaj odpryski od kamyczków, tym bardziej od jakiejś trawy, jakiegoś zboża i tak dalej, nie zaszkodzi tutaj temu śmigłu w żaden sposób. Także wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o właściwości lotne, to wybaczcie, ale znowu będę monotematyczny, bo jest bardzo dobrze. To śmigło wkręca się błyskawicznie, ciąg oddaje od dolnego zakresu obrotów, nie faluje, nie szumi, nie hałasuje, więc ma wszystko to, co powinno mieć dobre śmigło. A, i dorzucę jeszcze jedną rzecz, a mianowicie każda łopata jest ponumerowana. W razie jakiejś awarii, w razie uszkodzenia możemy dokupić tylko jedną łopatę, co dla nas użytkowników jest tańsze, szybsze i na pewno wygodniejsze. Kończę ten odcinek, czekam na lotną pogodę i będę dalej cieszył się z lotów na śmigiełku i na Skyu. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, hej!